Moi drodzy, chciałbym podzielić się z Wami takimi fragmentami Pisma Świętego, które bardzo mocno leżą mi na sercu od pewnego czasu. I też myślę, że Duch Boży jakoś bardzo mnie porusza do tego, żeby dzisiaj tutaj, w tym miejscu, Wam to powiedzieć. Pierwszy fragment to fragment z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan zostali wezwani przed Sanhedryn, właściwie pojmani i przesłuchiwani na rzecz nauki, którą głoszą. To jest nauka o Jezusie Chrystusie, to jest nauka o wielkich dziełach Bożej mocy, których On przez nich dokonywał. I kiedy starsi Izraela, kiedy Sanhedryn zabronił apostołom nauczać Jezusa, oni odpowiedzieli wprost, że nie mogą nie głosić tego, czego widzieli, czego doświadczyli, czego dotykały ich ręce. Podobne słowa wypowiada święty Jan w swoim liście, na początku pierwszego listu. Tam możemy przeczytać bardzo wyraźnie takie słowa, posłuchajcie. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Bo życie objawiło się, myśmy je widzieli. I trzeci fragment, to jest fragment z listu do Rzymian, gdzie święty Paweł pisze bardzo wyraźnie, że sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, ale wyznawanie i ustami do zbawienia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Słowo Boże przekonuje nas bardzo mocno, że tajemnica chrześcijaństwa, doświadczenie wiary rodzi się ze świadectwa. Że jeżeli nie mówimy tego, co widzieliśmy naszymi oczami, czego dotykały nasze ręce, to nie jesteśmy uczniami Chrystusa. Można powiedzieć nawet mocno, nie jesteśmy godni, aby tak się nazywać. Chrześcijaństwo jako wydarzenie wiary, jako religia najgłębsza, najfantastyczniejsza, najwspanialsza, najbardziej prawdziwa z wszystkich, zaczyna się ze świadectwa. To ze świadectwa o zmartwychwstaniu zrodziło się chrześcijaństwo. Jeżeli nie ma w nas przynaglenia do świadectwa, to nie jesteśmy w pełni uczniami Chrystusa. Jeżeli jest w nas duch lęku, duch bojaźni, to nie jesteśmy w pełni uczniami Chrystusa. I teraz, kochani, chcę powiedzieć o tym, co wydarzyło się niespełna tydzień temu. To był 27 dyski Wieczór Uwielbienia. To 27 wielkie wydarzenie wiary, w którym bardzo wielu z Was uczestniczyło. Bardzo wielu z Was doświadczyło, wiemy o tym, jesteśmy o tym przekonani, konkretnych znaków i cudów Bożego działania, Bożej mocy. Czy w czasie ostatniego, czy wcześniejszych dyski Wieczór Uwielbienia. Jeżeli spotkałeś tam Jezusa Chrystusa, żywego, prawdziwego Boga, jeżeli doświadczyłeś poruszenia Jego miłością, jeżeli zostałeś uzdrowiony, uwolniony, albo nawet tylko doświadczyłeś, że Bóg jest przy tobie i cię kocha, to nie muszą być wielkie, potężne znaki. To mogą być delikatne, małe znaki Bożej miłości, które ty odczytujesz jako ważne dla ciebie. Jeżeli tego doświadczyłeś, nie wolno ci o tym nie mówić. Jesteś wezwany do tego, aby świadczyć o Jezusie. I dzisiaj chciałbym cię bardzo mocno zaprosić do tego, abyś świadczył o Jezusie, abyś mówił o tym, czego doświadczyłeś w czasie ostatniego bądź wcześniejszej Pyski Wieczoru Uwielbienia. Bardzo dobrym, bardzo silnym, potężnym sposobem mówienia o tym jest świadectwo, które napiszesz albo przyślesz pocztą elektroniczną bądź przez formularz na stronie internetowej bądź pocztą tradycyjną do Centrum Duchowości. Chciałbym cię prosić o to, żebyś pozbył się ducha lęku i abyś w imię Jezusa Chrystusa złożył świadectwo, które będzie ubogaceniem dla wielu twoich braci i sióstr. I jestem pewien, że twoje świadectwo, które przyślesz, świadectwo z tego bądź z wcześniejszych deskich czy uwielbienia, będzie ważnym wydarzeniem wiary dla wielu, wielu osób, które będą je czytały bądź będą posłuchały. I teraz bardzo mocno czuję w sobie takie przynaglenie, żeby pomodlić się za ciebie, który teraz słuchasz tych moich słów. Poproszę do moich przyjaciół, będziemy teraz modlić się o to, abyś obudził w sobie ducha gorliwości, ducha świadectwa, aby Duch Boży wzbudził w tobie poruszenie serca do tego, żebyś teraz, bądź za chwilę, napisał swoje świadectwo i przysłał je do nas. Chodźcie. Drogi przyjacielu albo przyjaciółko, modlimy się teraz za ciebie. Modlimy się teraz nad tobą. Chcemy prosić Ducha Świętego o to, aby właśnie On teraz przychodził do ciebie i poruszał twoje serce do świadectwa. Przyjdź, Duchu Święty. Zapraszam cię teraz do tej osoby, która nas słucha i która przyjdzie. Zapraszam cię do pomocy jej serca.
Przyjdź teraz i poruszaj serce swoje w mocy Twojej kości. Przyjdź mi z Bożym, uświadęcna potęgi Bożej. Zapraszam się w ciała, rozpal Boże życie, gorą życie i dom Państwa. Wykonał się tak, że przyjdzie, że